Cześć kochani. Pokwiecik jakiś uklepałam wiosenny. Żonkile, które tu rosną wszędzie jak na dziko. I parę książek przeczytałam, zaraz będę je omawiała. Strój mam taki domowy, bo ja już się umyłam, bo wróciłam z długiego spaceru do bardzo pięknej miejscowości wioski. I właściwie pokażę jeszcze jeden koniec tego spaceru, obowiązek wiosenny. Dobra, więc zabieram się do omawiania. I w sumie prawie wszystko dzisiaj. Tak, omówię teraz dwa kryminały i powiem o dwóch, które przeczytałam, a których już nie będę omawiała. Więc zaczęłam czytać książki pani Anny Kańtoch. Pierwszy tytuł to Wiosna Zaginionych, a drugi Łaska. I ta Wiosna Zaginionych podobała mi się bardzo. Podobała mi się przez to, że osobą taką oprócz policji prowadzącej śledztwo jest była policjantka na emeryturze. Ona przypadkiem trafia na jakiś trop i potem coś tam się wydarza, oczywiście zabójstwo, morderstwo, i ona jak gdyby swoją wiedzę, umiejętności i współpracuje z policjantami, jednym starszym takim swoim byłym kolegą, jednym młodym. A jeśli chodzi o konstrukcję książki, to jest coś tam się wydarzyło w latach 60. i to przerzutowało na współczesność, bo ta część jakby tego śledztwa dzieje się współcześnie. Głównie przez osobę tej głównej bohaterki mi się to podobało. Sprawnie napisana, dobra książka, nie jakaś tam rewelacja, wiecie. Mogę ją nawet na czwóreczkę wycenić. I potem odrzutem na jak to? No zapomniałam tylko wyrażenie. Poszłam jakby za tym i przeczytałam jej drugą książkę pod tytułem Łaska. I ta już mi się tak bardzo nie napisała. Tak samo dobrze napisana. I rzeczywiście taka już kobieta, 30-letnia, jest główną bohaterką, a dzieje się to w latach 80., a odnośnikiem są lata 50. A nie podobało mi się dlatego, że tutaj wszedł taki brutalizm, ponieważ ofiarami tymi w latach 80. są takie dzieci nastoletnie. A potem się okazuje, że te dzieci były też sprawcą pewnego wydarzenia, no po prostu morderstwa, chociaż zdradzam jakby finalnie. Może to niedobrze robię, ale trudno. No i to jest, wiecie, ten trop, o którym już mówiłam, nie? Dziwny, w którym jakby dzieci są. Tutaj tak jakby one niewinne, bo zostały w to wmotane, niewinne. Nieważne. Dobrze napisana, ciekawie przedstawione postacie, różne, pierwsze, drugie, trzecie, czwartoplanowe, ale sam ten motyw po prostu, sama ta... motyw przewodni mi się nie podobał. Z książek, takich, które już omawiałam wcześniej, tylko napomnę. Trzecia część Roberta Galbraitha, czyli J.K. Rowling, Żniwa zła. I niestety tutaj muszę powiedzieć, że już i ta druga część pod tytułem Jedwabnik. To już taka, to co jest takie bardzo w tych współczesnych, taka bardzo, to morderstwo, to takie bardzo... brutalne, jeszcze zapomniałam, jakie to słowo, na to można użyć, polskim się zapomina. No takie obrzydliwe, nie? Takie bardzo perwersyjne, o, perwersyjne i brutalne. Bo to pierwsze takie nie było, tam była właśnie świetna taka intryga, wołanie kukułki. Ale przeczytałam Żniwa zła i jestem w trakcie czytania następnej. Zaraz sprawdzę. O, a teraz na koniec pokażę z wycieczki. Chciałam jeszcze tylko omówić taką książeczkę małą, Małgorzata Czyńska, Kobiety z obrazów. To są takie krótkie jakby eseje opowiadające, biograficzne takie, ale krótkie, o słynnych kobietach, modelkach malarzy, żonach malarzy, partnerkach, które wystąpiły na obrazach. I to przedstawia jednocześnie te kobiety i tych malarzy jakby tak troszeczkę bardziej w tle, ale też o nich jest i o każdej tam epoce. I tam między innymi Mona Lisa, Dziewczyna z perłą, Vermeera. Co ona w ogóle pisze, że to była jego żona, a nie jak w filmie tam, wiecie, jakaś służąca przedstawiona była. Dora Maar, Picassa,
Klimta Malczewskiego, nie będę tu mówić nazwisk tych kobiet, Frida Kahlo, niektóre malarki jest siebie przedstawiające, niektóre takie typowe muzy, to była taka na przykład Misia Godebska, ona od jednego do drugiego w tej epoce, wiecie, takiej impresjonistów i surrealistów, to połowę tych malarzy, poetów i rzeźbiarzy i innych obrobiła. A jednocześnie tam z Coco Chanel się przyjaźnił, na to i tak dalej. No można sobie przeczytać, jeżeli ktoś tam troszeczkę się interesuje sztuką, ale jak na przykład dla mnie, to ja większość tych historii już tak mniej więcej znałam. Przeczytałam, bo to takie krótkie, takie tam przyjemne, nie? Takie krótkie po prostu tekściki. Ale ja wolę takie i muszę sobie coś takiego znaleźć. Ja lubię takie o obrazach, gdzie są interpretacje tych starych obrazów, bo na tych starych obrazach, wiecie, cała masa różnych przedmiotów, nawet sposób, w jaki tam osoba jest ustawiona i tak dalej, to coś oznaczało. Kiedyś w Lublinie nawet chodziłam na takie wykłady, prowadziła dziewczyna chyba z KUL-u, z historii sztuki, właśnie gdzie ona po kolei tak obrazy omawiała, zarówno od strony technicznej, artystycznej, a także od tej strony interpretacyjnej. To było bardzo ciekawe. No to takie, Małgorzata Czyńska, Kobiety z obrazów. Da się przeczytać, pewnie jakaś tam rewelacja. Co jej dam? W związku z tym dam truje. Bo truja u mnie to nie jest tak źle, tylko taka książka, która, wiecie, nie zostaje nic. I to będzie moje 92 i zdaje mi się, że dojdę do 100 książek na rok. Ale jak to zrobię, to omówię. Pa, pa! Trzymajcie się.